Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z pięknej gry pod tytułem Mass Effect. Możemy znowu tu wylądować, dobrze, pamiętać będę. Sprawdzimy inne planety, czy możemy tu je zbadać. Nie możemy ich zbadać. Tak przy okazji, nie? Tutaj jeszcze jest coś. Szukamy surowców, co nie? O, Helu 3, super. Lecimy do bazy, do Cytadeli. Musimy wrócić do Cytadeli, zobaczyć, co on tam ma, jakaś babka do nas za informację. Czy za misję dodatkową. Lądujemy w Cytadeli. Ale bita wydaje. Wyleciałem i od razu przyleciałem tak naprawdę. Dobra. Co? Pójdziemy sprawdzić. Pójdziemy sprawdzić szybko. Co ta babka chce od nas? Ona jest w prezydium, jak mówiła. Skoczymy do prezydium. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Jezu, a żeś polatał tutaj. Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. A ty kim jesteś? Admirał Michajlowicz. Piąta flota. Komandor Shepard, SSV Normandia. Czy wiecie, kim jestem, komandorze? Dowodzę 63. zwiadowczą flotyllą. A wy... Wraz z okrętem Normandia zostaliście przydzieleni do mojej jednostki. Ale wtedy Rada wyciągnęła swoje łapy. Pazury, macki, jakkolwiek by to nazwać. W każdym razie położyli je na was, komandorze, oraz na naszym okręcie. Nadal służę przymierzu, sir. Jako widmo mogę wspierać nasze interesy w Radzie. A czy jesteście pewni, jakiego koloru jest wasza krew, Shepard? Nie przeszkadza mi decyzja polityków o oddaniu was pod opiekę Rady. To bardzo wymierna korzyść. Mam jednak żal o ten kawał zabójczego żelastwa, o to tak zwane cudo techniki. Normandia to doskonały statek, sir. Dotąd dobrze nam służył. To przynęta, komandorze. Bezużyteczna w otwartych starciach. Na ten eksperyment przeznaczono miliardy kredytów, które można było wpompować w inny, ważniejszy projekt zbrojeniowy. Za tę samą cenę mogliśmy mieć ciężki krążownik. Ale nie. Musieliśmy być mili dla Turian i wyłożyć pieniądze na współpracę przy tworzeniu bezużytecznego projektu. Jestem tu, by przeprowadzić inspekcję, komandorze. Normandia jest statkiem wojennym floty Przymierza. Zamierzam przekonać się, czy jest choć w połowie tak wspaniała, jak mówią. Jestem pewien, że wszystko jest w należytym porządku. A założymy się? Proszę tu poczekać. To długo nie potrwa. Czekam. Co mogę zrobić? Nie jestem zadowolony. Co według pana jest niewłaściwe? Kto zaprojektował CIC? Umieszczenie dowódcy z tyłu statku jest niestosowne. A co, jeśli trzeba będzie przekazać jakieś uwagi operatorom na dziobie? W tej załodze nie ma amatorów. Minimum słów, maksimum działania. Słuszna uwaga. Jednak myślę, że ten projekt nie ma szansy stać się standardem. Więc nie musimy martwić się o biednych rekrutów, którzy musieliby wkuwać wszystko od podstaw. No i ten rdzeń napędu. Rany. 120 miliardów kredytów pierwiastka zero, aby to coś mogło się poruszać bez zdradzania pozycji. Zdajecie sobie sprawę, komandorze, że za tę samą cenę można mieć 12 tysięcy rdzeni napędu do myśliwców? Po co komu możliwość ukrycia okrętu na parę godzin? Jest bezużyteczna! Ograniczeni ludzie mówili kiedyś podobne rzeczy o samolotach, łodziach podwodnych i czołgach. Mogę to odebrać w dwojaki sposób, komandorze.
ale to prawda. Tyle, że wczesne uboty nie były czymś, czym należało się przejmować. Musimy też zamienić słówko o załodze, komandorze. Oj, 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 oj. Kroganin? Asari? Turianie? Co wy sobie myślicie, komandorze? Nie wolno wam dopuszczać obcych raz do sprzętu przymierza. Kurde, nie mogę wybrać tutaj. Przykro mi, że sprawiam panu zawód, sir. Macie jeszcze coś do dodania, komandorze? Jakieś inne wymówki w kwestii obecnego stanu jednostki? Żadnych, sir. Chciałem się postawić, ale nie mogłem. Wasza opinia ma jakiś sens, komandorze. Wezmę to pod uwagę, pisząc raport dla połączonego dowództwa wojskowego. Nie, żebym oczekiwał jakiejkolwiek reakcji w tej sprawie. Zbyt wiele grup zainwestowało tu swoje pieniądze. Komandorze Shepard? No trochę niemiły kolega. Szkoda, że nie mogę użyć więcej tych wszystkich rozmów i ulepszyć jakoś nas samych. Zastój. To było spoko. To możesz na barierę zrobić, polecieć. Będziesz naszym tankiem defensywą. Tak, żeby trochę żywotności miał. Dobra, idziemy sobie do prezydium. Binary Helix zawarła ugodę z grupą Krogan po tym, jak została oskarżona o oszustwo. Kontrakt przewidywał przeprowadzenie długoterminowych badań. Efektem miało być wyleczenie Krogan z genofagium. Gdy okazało się, że badania nie przynoszą rezultatów, grupa pozwała korporację, żądając zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Dobra, cieszy mnie to. Bardzo. Musimy się udać do prezydium najpierw. Gdzieś tu powinna być szybka kolej. Do niższego, do doków, do prezydium. Komandorze Shepard? To powiedział? A, ta tutaj. Kalisa bin Sinan al-Jilani, wiadomości Westerlund. Można zadać kilka pytań? Kilka pytań? O jakim charakterze? Ludzie na ziemi się o was nasłuchali, komandorze. Daję szansę na wyrównanie rachunków. Co ty na to? Musi pani zrozumieć, że nie mogę odpowiadać na wszystkie pytania. Widzowie z pewnością zrozumieją. Ludzkość starała się zyskać szacunek wspólnoty galaktycznej przez 26 lat. Jak czuje się w związku z tym pierwsze ludzkie widmo? Widma reprezentują najlepsze cechy każdego gatunku zamieszkującego galaktykę. Możliwość służby to wielki zaszczyt. Niektórzy mówią, że twoja promocja ma na celu zamknięcie ludziom ust. Czy zdarzyła się taka sytuacja, w której Cytadela postawiła się ponad potrzebami ludzkości? Czekaj, czy zdarza sytuacja, w której Cytadela postawiła się ponad potrzebami ludzkości? Czekajcie, bo nie mogę zrozumieć pytania. Postawiła się... Możemy być mili. Rada zajmuje się potrzebami całej galaktycznej wspólnoty. Jesteśmy jej częścią. Nasze potrzeby są ważne, ale nie jedyne. Naprawdę w to wierzysz? Dowodzisz najbardziej zaawansowanym ludzkim statkiem wojennym. Co możesz powiedzieć na jego temat? Normandia powstała we współpracy z turiańskimi inżynierami. Posiada wiele innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie są niestety ściśle tajne. Zatem Turianie posiadają wiedzę na temat Normandii? Wiedzę, która jest trzymana w tajemnicy przed obywatelami Przymierza? Czy oddanie Cytadeli najlepszego ziemskiego okrętu wojennego było właściwą decyzją? Pani Al-Jilani, noszę mundur Przymierza. Jeśli wydaje się pani, że ktokolwiek poza mną może decydować o Normandii, jest pani w błędzie. Bez urazy, komandorze. Ale jestem pewna, że musisz wykonywać rozkazy obcych przełożonych, czyż nie? Ostatnie pytanie, komandorze. Mówi się, że tropisz Sarena. Zbuntowane widmo. Jak to skomentujesz? To próba manipulacji. Nie będę w tym brał udziału. Przepraszam.
Nie będę więcej mówił, bo zaraz się coś dowiemy. Nie możesz tak po prostu odejść, komandorze. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Jesteś marionetką Rady? Powodzenia. Nie będę tu się z panią Pierre dzielił. Najświeższe informacje. Prezes Burns z Parlamentarnej Podkomisji Badań Międzyludzkich został porwany przez biotyków ekstremistów. Biotycy przejęli transportowiec. Damy chyba delikatnie dźwięk jednak gry głośniej. Co jeden? Widziano ich ostatnio w systemie Hades Gamma. Na razie nie przedstawili żadnych żądań. Bo nie ma słychać tak bardzo jak chodzimy i takich rzeczy, więc chyba wolę jednak zrobić trochę głośniej. Będziemy głośniej strzelać. Ale o to chodzi, nie? Dobra. Tutaj jest Nasana. To musimy tam do góry wejść. Ciup, ciup, ciup. Ciurup, ciup, ciup. Siema, Awina. No, ten dźwięk jest trochę głośniejszy, chociaż dla wszystkich tutaj innych rzeczy, więc miło się gra. Komandorze Shepard, nazywam się Nassana Dantius. Rozumiem, że otrzymaliście moją wiadomość. Powiedziała pani, że ma dla mnie jakąś robotę. Tak. Chodzi o moją siostrę, Dalię. Lata na statku towarowym poza Travers. Jej jednostka została zaatakowana przez korsarzy. Nikt nie ocalał. To bolesna strata. To nie tak. Kilka dni temu otrzymałam wiadomość nagraną jej głosem. Dalia żyje. Resztę załogi zabili, ale ją wzięli do niewoli. Łowcy niewolników zażądali ogromnego okupu w zamian za jej bezpieczny powrót. Dlaczego porywacze oszczędzili właśnie Dalię? Prawdopodobnie powiedziała im, kim jest. Pochodzę z bardzo zamożnej rodziny, Shepard. Zrozumieli, że żywa jest dla nich więcej warta. Mam dostarczyć okup? Zajęłam się tym. Tyle tylko, że jej nie wypuścili. Nie otrzymałam później żadnej wiadomości. Popełniłam straszliwy błąd, Shepard. Pracuję w dyplomacji. Mam obowiązek natychmiast zgłosić każdą próbę wymuszenia do SOC. Bałam się jednak o Dalię, więc zapłaciłam okup. Jeśli ktoś odkryje, co zrobiłam, mogę wylądować w więzieniu. Mam ją odszukać i sprowadzić z powrotem. Musisz ją sprowadzić z powrotem. Wiem teraz, gdzie jest. Śledziłam pieniądze z okupu. W końcu trafiły do niewielkiej bandy najemników z Artemistał. Udajcie się do bazy najemników i sprowadźcie tu moją siostrę. Jest nagroda do zgarnięcia. Może mi pani powiedzieć coś o najemnikach, którzy mają pani siostrę? Cóż, są tacy, jak można tego oczekiwać. Brutalni, niebezpieczni i doskonale uzbrojeni. Ale dla widma to żaden problem. Nie może pani zatrudnić kogo innego? Nie chcę ryzykować życiem mojej siostry. Potrzebuję widma. No i działasz poza oficjalnymi kanałami. Nie mogę pozwolić, aby moi zwierzchnicy dowiedzieli się, że zapłaciłam okup. Skąd pani wiedziała, komu zapłacić okup? Mam swoje zasoby. Kredyty i kontakty pozwalają na wiele. Szczególnie, gdy jest się gotowym, by nagiąć nieco zasady. Złamałam prawo, wpłacając okup. To za bardzo nie pogorszy sytuacji. Proszę się nie martwić. Sprowadzę tu pani siostrę. Dziękuję, Shepard. Wiedziałam, że dobrze trafiłam. Wróćcie po wykonaniu zadania. Dobra, czyli mamy nowe zadanie. Musimy znowu lecieć w kosmos. To co, biegniemy... Lecimy wtedy co? Do naszego statku i lecimy na ten... Uratujemy może tę siostrę na początek. Tak myślę, że to będzie najciekawsza rzecz tutaj do zrobienia. Musimy skoczyć do Akademii. Dla upamiętnienia tragedii na Eden Prime prezentujemy kolejną postać, która z odwagą stanęła w obronie kolonistów. Szeregową Nirali Batię. Oddana żona i utalentowana kucharka, szeregowa Batia, wstąpiła do Wojsk Przymierza w ramach corocznego planu szkolenia. Po zakończeniu służby Batia planowała otworzyć restaurację. Jednak oddała życie, chroniąc kolonistów z Eden Prime.
By poznać więcej niezwykłych postaci, proszę odwiedzić ekstranetową witrynę Wojsk Przymierza. Hasło kluczowe – odwaga. Ale to jest pewnie o tej kobiecie, która zginęła tam. Co oni jej ciało tam testują. Jeżeli pamiętam dobrze. Co to jest? O, szybka podróż kolei. A teraz garść informacji kulturalnych. Francis Kidd ogłosił, że planuje wystawić Hamleta z udziałem elkoriańskich aktorów. Przedstawienie ma szansę zrewolucjonizować świat teatru. Podczas przedstawienia aktorzy będą używać feromonów i specyficznej mowy ciała elkorian. Kidd był wyraźnie podekscytowany faktem, że ludzka widownia będzie miała możliwość ocenienia Hamleta wyłącznie przez pryzmat działań, a nie okazywanych na scenie emocji. No tak, bo przecież elkorianie nie umieją okazywać normalnie emocji. Pamiętam ich śmieszne wymowy. Dobra, będziemy lecieć. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Zapisano, oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Dobra. To czas na ruch nasz. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Komandorze, właśnie nadają wywiad z wami. Nie mam pretensji, że wyszliście w trakcie wywiadu. Nie chciała pozwolić, by fakty zepsuły jej wizję wydarzeń. Okej, rozumiem. Postąpiliście słusznie. Inni na waszym miejscu nie byliby tak uprzejmi. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli, jak to zostało przyjęte na Ziemi. Nie zatrzymuję was dłużej, Shepard. Piąta flota bez odbioru. Właśnie, my nawet nie wiemy, gdzie lecieć. Czekajcie. Czekaj, gdzie ja chciałem lecieć teraz? Dziennik. Zakładnik. W systemie Fariata Hades Gamma. Fariata Hades Gamma. Fariata Hades Gamma. Hades Gamma, tak? Gdzieś tu był Hades Gamma. Dobra, lecimy. I sru. Najgorsze uczucie, że ja po 10 odcinkach, jeżeli to jest 10 odcinek, właśnie nie czuję w ogóle, że mamy tak dużo, wiecie, zrobione. To jest ten stateczek. Transportowiec zaprojektowany przez ludzi. Wejdź na pokład, wchodzimy tam, wpierdzielamy się. Tak będziemy potrzebować siły. Bierzemy na rzecz wszystko, bo nie wiadomo, co będziemy z tego używać. Intruzi! Zabić zakładnika! Karma, oni nas wypierdzielają. Dobra, zróbmy tak. Musimy to ostro wejść.
jedność, wzmocnienie tarcz. Coś odpierdziela w ogóle za akcja. To ja jak nas zaatakowało, nie? Pierdziele. Jestem gotowy. Jak to jest? Piszesz listy i wszyscy cię ignorują. Siła to jedyne warte uwagi rozwiązanie. Co będzie, jeśli zabiję przewodniczącego Burnsa i zakończę tę szaradę? Proszę! Starałem się wam pomóc! Nie róbcie nic, czego moglibyśmy wszyscy pożałować. Dlaczego nie? Co mamy do stracenia? Odkąd przewodniczący zadecydował, że nie otrzymamy rent, nie widzimy sensu w dalszym życiu. Ale przecież zmieniłem zdanie! Kiedy was zobaczyłem, przekonałem się, że w pełni na to zasługujecie! Miałeś swoją szansę. Niektórzy L2 stali się kalekami przez efekty uboczne implantów, a mimo to głosowałeś przeciwko odszkodowaniom. Jeżeli zginiecie walcząc, zginie także wielu biotyków. Co masz na myśli? Sprawiliście, że wszyscy biotycy L2 będą traktowani jak terroryści. Pomyślcie, co się z nimi stanie. Ludzie muszą wiedzieć, co zrobił z nami rząd. Ludzie już wiedzą. Nie musicie mnie zabijać, by dowieść swoich racji. Masz rację. Nie chcę umierać. Może tym razem coś się zmieni. Poddajemy się. Dziękuję wam, komandorze. Jak mnie zabrali, myślałem, że to koniec. Ale nie jego chciałem ratować. Nie wiedziałem, że są aż tak zdesperowani. Dopilnuję, by wznowić dyskusję na temat odszkodowań wojennych. Krążownik 5. floty wkrótce zabierze stąd ciebie i więźniów. Dziękuję wam, komandorze. Jak mnie zabrali, myślałem, że to koniec. Nie mamy deszyfracji na wyższym poziomie. Ale bezsensowne. No właśnie, do zbroi możemy ulepszenie dać. Ty. Deszyfracji nie mamy na wyższym poziomie. Dobra, chciałem tylko zobaczyć, co tu mamy za opcje. O kurde. Udało mi się. Coś tam mamy. Zobaczmy, co jeszcze jest na tym statku. Może znajdziemy, o właśnie, jakieś skrzynki, ulepszenie granatów. Ja tych granatów w ogóle nie używam. Właśnie, mogę użyć tam na ten pierdzielony pojazd, który mnie tam atakował na tamtej... Ale dobra, tam nic się nie działo, więc większego. Dobra. Dobra, jak mogę wrócić teraz na statek? Chcę wrócić na mój statek, a może tu coś jeszcze jest ciekawego? Tam jest skrzyneczka. Na razie biorę wszystko, bo nie wiem, co chcę z tym zrobić. Nie wiem, jak się cofnę, to coś zadziała, czy co mi tu się stanie. Ale ja nie przyszedłem tutaj po niego tak naprawdę, ja przyszedłem po kogo innego, ale widać, że chyba weszłem w inną misję totalnie. Tak mi się wydaje powoli. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Dziękuję za szybką reakcję, komandorze. Przewodniczący Burns był pod wrażeniem.
Doceniamy, że to, co zrobiliście, nie należało do waszych obowiązków, komandorze. Piąta flota bez odbioru. Nie ma sprawy. Ty, ale gdzie jest to miejsce, gdzie mieliśmy lecieć? Dobra, to nie tutaj. Dysk z danymi protean. Ty, no ale to jest ten transportowiec, tak? Jeszcze raz tam wejdę, ale ja tutaj nic nie zrobię przecież. Ale ja miałem lecieć po tą babkę. Tej babki tu nie ma. To jest trochę smutne. Czekajcie, a dziennik zobaczę lepiej. Zakładnik. A! To dobra, czyli to zrobiliśmy. Czyli to nie była ta misja. A, to nie była ta misja. Macedonia... O kurde, to nie tą misję zrobiłem tak naprawdę. Dobra, wracamy. Nie tą misję zrobiłem, co chciałem. Chciałem uratować babkę, a uratowałem typka. Znaczy, musimy lecieć na Artemis. To było w... Gdzie to było? To było chyba w Artemis Tau. W Macedonii. To chyba było właśnie tutaj. Dajcie, pobadamy te planety. O! Zaraz tam zaraz wylądujemy, tylko zobaczymy jeszcze, co inne planety mają. Xeon. Super. Lądujemy! Poziom zagrożenia tam jest. Dobra, tam jest forteca, tam jest Mako, to szczątki. Ale to już w kolejnym odcineczku. Ja wam dziękuję. Do zobaczenia do kolejnego odcineczka z pięknej gry pod nazwą Mass Effect. Cześć!